Ej, oj, oj, z tej strony Elewne, to jest ponownie The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Afterbirth Plus. Nieważne, odwala mi troszeczkę. Tak czy inaczej, ukończyłem wszystkie challenge po drodze zaległe, które miałem zrobić, więc czas, abyśmy dokończyli challenge, które doszły w Afterbirth Plus. April's Fool. Z tego co pamiętam, to chyba był challenge, przed którym przestrzegał mnie Wiśnia, znaczy się przestrzegał. On chciał, żebym go zrobił. Spróbujmy. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Basement 1. Nie mamy żadnych itemów, więc skoro April's Fools, Prima Aprilis, oznacza, że prawdopodobnie będzie niezła zabawa z itemami. Coś tak czuję, że itemy będą bardzo śmieszkowe. No dobra, no to się przekonamy. Weźmy sobie ten kamień z X-em, bo chyba nam się serce przyda. Okej, okay. Pierwsze podejrzenie, czyżby kamienie z X-em już nie dropiły żadnych serc? To byłby niezły troll jak na Prima Aprilis. Jeszcze lepszym trollem byłoby, gdyby było jakieś, nie wiem, ukryte przejście do końca gry na samym początku basementu, załóżmy. A goal byłby, żeby przejść do samego Megaszotana. Czyli idzie ktoś do Megaszotana i nagle, to nie tutaj, wracamy na pierwszy basement. To by było mega wkurzające, ale... Ale! Zaraz, ja byłem... Nie tutaj przy... Okej, mapy są totalnie... Są spartaczone. Okej! Teraz zauważyłem mapę. Ale to nie może być tylko mapa, prawda? Mapy są totalnie winky wonky. Oh man! Ale co tutaj chodzi? Jeżeli się wrócę... Ta mapa! Nie jest jedno miejsce, w którym nie byłem, więc się tam przejdźmy. Kamieni z X-em jest więcej, ale to nie pozwoli mi sprawdzić mojej... A, czyli to jest normalny sklep, okej. To spotkałem przy challenge'ach, to jest papryczka chili, która powoduje, że czasami wypuszczamy z siebie ogień. Ale niestety zmarnowaliśmy klucz. Ponieważ nie mamy żadnych... Absolutnie żadnych... Monet. Poza jedną. Tu jest treasure room. Właśnie tak tego szukałem. Chciałem sprawdzić najpierw, czy treasure roomy są w tym challenge'u. Są, tylko na w mapie się nie da połapać. Okej, więc zakładam, po pierwsze mapa jest spartaczona. Po drugie zakładam, że będzie coś z itemami, bo to by było zbyt normalne. Podejrzewam, że kamienie z X-em nie mają żadnych soul heartów, ale i tak je będę rozwalał zgodnie z nawykiem. Like I said, zebraliśmy number 2, a dostaliśmy little chubby. Okej, czyli też nigdy nie wiemy, co zbieramy tak naprawdę. Zeżry go, tak! Zebrałem bombę, dostałem monetę? Tears down! Okej. Okay. Ja liczyłem, że to będzie bomba, bo tu jest dużo kamieni z X-em. Jest masa, naliczyłem... Tam był jeden. Tu był drugi, który zbiłem. Tu jest trzeci i czwarty jest w pokoju na lewo. Tu u góry. Kamieni z X-em jest tutaj od zatrzęsienia, a ja bomb nie mam. Boli mnie to. Strasznie. Ale jest... Bloat! Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Żart na poziomie po prostu, tak. Mega zabawne. Świetnie, Tyron. Ładnie się bawiłeś. Widziałeś modyfikację Bloat Mode na Grid Mode'a, tak? Zakładam, że widziałeś. Bardzo śmieszne. Ach, śmieszki, heheszki. Ci to mają naprawdę nasrane. Dobrze przynajmniej, że jest jeden, a nie ma ich 50, ale z takim damage'em to ja co ja mogę mu zrobić? Shit, nawet mogę przed nim stanąć! Dostałem bombę, skąd? A, bo zebrałem monetę moją, która mogła się w bombę przetransformować, ale tego nie przeżyję chyba. Mam duże prawdopodobieństwo tego, że tego nie przeżyję, bo zwyczajnie
Nie mam jak do niego strzelać. O, on ma do mnie jak strzelać dokładnie. O ty kurwiu, no. Dobra, wiemy co się dzieje, spróbujmy jeszcze raz. Burning Boy. Ta mapa. Mamy przejście tylko w prawo. A tu na lewo też jest przejście. Pójdźmy na lewo, złammy system. Niech będzie. No śmiechowy challenge. Wiecie, skoro dał mi Bloata na pierwszego bossa, to ja się boję co jeszcze. Dostałem bombę. Prawda? Albo klucz. Bombę albo klucz dostałem. A, nie wiem, anyway. Tak czy inaczej, jeżeli dostałem Bloata jako pierwszego bossa, to boję się co jeszcze możemy napotkać tutaj. Co może mi się zrespić na basemencie poza Bloatem? Jeżeli by się był w stanie zrespić Mega Szatan. Ludowicze technik, control tears. Spoko, nie jest źle. To chyba będę się musiał chwilę przestawić, ale to nam pomoże bić chociażby takiego Bloata na odległość. So, tylko najpierw musi to zacząć bić. Świetnie, że nie trafiłem nikogo. Świetnie. Ej, przeżyj to, bo to jest dobre. Potrzebuję tego, nie? Cholera. Ciężko jest. Muszę się przestawić na to. Ludowicze technik wcale nie jest takie proste. Potrzebuję serc. Co daj mi serca? Bomba dała mi teraz chyba monetę. Bomba chyba ogólnie dawała monetę tutaj, z tego co zauważyłem. Ich powybijam na odległość. Dead Ski! Dead Ski. To jest interesująca opcja. Tam ich bije tym Ludowicze technik troszeczkę dalej. Rozwalmy ogniska, bo jak dostanie stąd monetę, to ciekawe czym moneta będzie. Tak, jestem zainteresowany. Klucz co nam daje? Klucz daje nam złote serce. Ale na co mi... Ja potrzebuję zwykłe serce, nie złote. Wow, to jest nieźle posrane. To daje nam bomby. Crawl space. Bomba daje nam czarne serce. Karta The Fool. Karta właściwie jest tym, czym jest. Item. The Black Bean. Tut on. Okej. Okay. To chyba nam dużo nie da, no ale okej. Okay. Dobra. Ogarnijmy. Crawl Space najpierw. Mamy monety. Co się. Aha, czyli to jest wszystko losowe, co to robi. Dobrze, ale zebraliśmy jakieś serca gdzieś. Nie wiem gdzie, ale zebraliśmy. To jest istotne, tak? To się liczy. Jesus, jaki porypany, chory gówno, co? Trochę serc mamy. Mamy ludowicze technik, które pomoże nam jakoś bić tego Bloata. Więc nie jest źle. Baterii nie możemy zebrać czymkolwiek, by to nie miało nie być. Muszka. Stone Fetis. Tym razem macie bardzo mały, że tak powiem, wpływ na mnie i na moje poczynania. Kolejne czarne serca, świetnie, przydaje mi się to bardzo. Bo ja się boję, co ja w tym basemencie spotkam. Tutaj nie ma nic, jest totalnie ciemno. Nie mam, ale jest przyjaśniona na maksa. Shit. Okej. So, idziemy na dół. Tu jest treasure room, w treasure roomie byliśmy. Tu jest boss room. Jeszcze raz, Bloat, to jest przypadek, czy on tak cały czas sobie wyskakuje? Ajdź. Serio. Świetnie mi idzie, świetnie. Kur... Perfekcyjnie. Zdychaj. No nie, próbuję kontrolować tą łezkę zaraz i siebie też. A to mi daje też serca losowo, okej, spoko. Zdychaj. Co za... A serce co nam da? O, dało nam właściwie serce. Wow. Damage plus HP up, okej. Nie będę narzekał, ale... Dostałem i tak mindfuck, mimo tego, że są tutaj te wszystkie twisty, to tutaj i tak dostałem mindfuck, bo spodziewałem się, że faktycznie dostanę Wooden Nickel. To musi do mnie dotrzeć, mamy dotrzeć do serca matki. Oj... Ta mapa.
i jest totalnie zepsuta. Do sklepu mamy dużo kluczy. Sklep okazał się być biblioteką. No tak, przecież najbliżej spawnu zawsze jest biblioteka. Jeżeli spawnują się takie drzwi na spawnie, to jest biblioteka od razu. Bierzemy po pierwsze The Bible, Anarchist Cookbook, Book of Sin. Użyjemy sobie... Z ciekawości, Anarchist Cookbook co zrobi? Okej, więc to ma też losowe efekty? Biblia... Biblia daje chyba The Nail. I może przy Biblii zostaniemy. Czyli zamiast Biblii mamy The Nail. Portale. O shit, gonią mnie. Shit, what up? Leć stąd. Sio! O, Ludovicio Technik jest kochane. Wprost kochane. W tej sytuacji ekstremalnie. Okej, okay. Stone Fetish i muchy. To muchy mogą być niebezpieczne, bo one się tak dziwnie przemieszczają, a nie jest źle, okej. Okay. Kurczę, to wymaga dużo skupienia, to... Tu jest sklep. Nie mamy monet, nie potrzeba nam tam iść. Puf, jeden leży. Kolejny. Nie chcę dostawać, muszę się trzymać przy dużej ilości serc, bo jeżeli na każdym piętrze będzie bloat, to będzie porządny kutas między poślady. PhD Spectral Tears. Jak te wyśniaki z Minecraft. I sklep był... Dobra, mamy 10 bomb, fuck it. Jest, secret room. Czarne serce. I dało mi monetę, świetnie. Nie, na razie nie idziemy do sklepu. Chciałem odwołać Biblię, zanim pójdę na bloata. Teraz jesteśmy troszeczkę bardziej ogarnięci. Nauczyć się unikać jego ataków i zarazem przemieszczać naszą łzę. Czy jak to sobie na live powiedziałem, łezę. Zbieżność osób i ksyw zupełnie przypadkowa. Absolutnie. Przysięgam! No i tak dostałem. Okej, i tak mam dużo serc, nie jest tak źle. Co to jest za chory shit w ogóle? Czy bloat będzie wszędzie, nawet zamiast serca matki, do którego mamy dotrzeć? Zdechnij, Fang. Range up. Nie ufam temu, jak ten wygląda. Oh man. That's just nasty. Jak ja mam temu zaufać teraz? To może być Brimstone, ale... Demon Wings. To dobrze, bo możemy teraz się nad tym przelecieć. A i tak dostaniemy chyba kilka serc. To też weźmiemy. Betrayal, turn your enemy. To jest takie sobie. Nie jest tragicznie. Jest dziwnie, ale nie jest aż tak źle. Chyba. I guess. Jest śmiesznie. Dzięki Wiśnia za polecenie, ale to był ten challenge, który mówiłeś. Chyba tak. Mówiłeś coś. Catacombs XL. Się kurwa zgubiłem już totalnie. Puf, dziękujemy. Jeden ten spawner tutaj zlatuje. Drugi też spada z rowerka. Kluczyk dał nam prawdopodobnie bombę. Niespodziewane. Jak tu szukać secret roomów? Nie będę marnował bomb, bo jeżeli secret roomy nie będą obok boss roomu, to nie ma sensu szukać gdzie indziej, bo to może być jakikolwiek pokój. Gdziekolwiek. Dostałem monetę kolejną, okej. Latanie było dobrą inwestycją. Miałem nadzieję na Brimstone, bo wtedy byśmy mieli taki zajebiaszczy pierścień Brimstone'a latający z Ludovicio Technik, ale... No za dobrze być nie może. Będziemy dostawać Eternal Hard na start każdego piętra dzięki Nagi's Fave, więc to też sobie zostawimy. O ile będzie działał tak jak powinien, bo to też jest kwestia wątpliwa. Klucz i dostałem bombę, wow.
To dopiero jest popaprany challenge. Ale fajny, jest śmieszny. Mogłem się schować nad przepaść. Kretynie, kurwiu, z dwóch stron nie wzięli. Pogwałcenie moich praw wyczułem tutaj, wiecie? Dwa treasure roomy obok siebie, świetnie, teraz tylko boss roomu szukać. Spawner rozwalamy, żeby nie spawnowała więcej. Oczywiście tak poleciałem po muchę. Cornfly. Ja to nazywam Cornfly. Co to jest? Big Fuck Protector, jak to wiśnie mówi, niech będzie. Jak trafię na... No nie, na Double Whist to mi teraz nie... Nie boli mnie jakoś Faith Up. Okej. Więc Biblia nie jest Biblią, Biblia jest tak naprawdę the nail, które daje mi serca, więc muszę też sobie brać na to poprawkę, żeby tego używać. Wyjdźmy stąd po prostu, nie marnujmy naszego cennego czasu. Teraz znaleźć boss room. To będzie hiper zadanie. Do góry? Tutaj byłem, na prawo? Tutaj nie byłem. Nie mam pojęcia, na jakiej losowej zasadzie działa ta mapa teraz, ale... naprawdę musieli się natrudzić, żeby to aż tak zepsuć. Względem programowania, moim zdaniem, nie wiem, ja... Chociaż nie wiem, jak oni to zrobili, nie wiem, ja się zastanawiam na wszystkie aspekty, bo... troszeczkę w to programowanie się, tak, że tak powiem, wciągam i tak dalej i próbuję jakoś... patrzeć na różne gry i myśleć, jak dana rzecz jest zrobiona, jak dana rzecz mogła być zakodowana, jak daną rzecz można by napisać. I czasami sobie próbuję, próbowałem swojego czasu zrobić coś na styl The Binding of Isaac. Prosty kontroler postaci i strzelanie łzami na wszystkie strony. Ale... nie szło mi. Różnych rzeczy próbuję, tak jak widzieliście, że kiedyś próbowałem robić ten cały niby fangame FNAF, ale stwierdziłem, że jest taki sobie. Więc wyszło jak wyszło. I tak. Kurczę, Pajongu weź. Was pokonam sobie z dystansu. Pyk, pyk, fęk. Czy jest sens iść do sklepu w momencie, kiedy mam pół serc? Jedyne, co bym kupił, to bym kupił serca, a to chyba mi nie jest potrzebne. So, yeah. Czy tutaj jest zejście na dół, bo to jest istotne. Szukam drogi do bossa i nie mogę znaleźć. To jest ból. Holy fuck. Tu najwyraźniej byłem, tutaj. Tu nie byłem. Tu może być droga do bossa. Fuck. No strzelaj do swoich, ale ty i tak nie trafisz, bo jesteś jakiś zezowaty. Także więcej monet. Dostałem dwie monety za klucz i bombę. Okej. Okay. Bugfick Protector, tak. Big Fuck Protector też tutaj troszeczkę zdziałał. Moje bycie wise'ą zdziałało jeszcze więcej. Bomba. Nice. Dobra. To leci, mamy boss room. To też już widzi swoje końcowe chwile. Więcej robali, jas. To nam najwyraźniej dało bombę. Czy w to się chcemy bawić? Chyba nie. Po prostu przejdźmy do serca matki. To powinno być w miarę proste, biorąc pod uwagę. Jest cały czas bloat. Cały czas jest bloat. I tu będzie dwa razy bloat, tak? Świetnie, akurat się schowałem tam, gdzie on strzelił. Nie zauważyłem muchy, bo patrzyłem na bloata. Shitty titty. To jest dla mnie nie hard, ale... Oj, oczywiście poszedłem tam, gdzie strzelił, no. Genialnie. Shoot the whoop. HP up. Dobrze, niechaj będzie. Potrzebuję dużo... Bloat! Jest sam bloat! Super, tak, dojrzeli na pewno bloat mode. Ten mod na grid mode, w który nie zamierzam grać pod żadnym pozorem. Sorry, ale nie. Masochistą nie jestem. Z tego co wiem, Wiśnia w niego grał, bo nawet pamiętam, że pytałem o to, więc pewnie u Wiśni możecie zobaczyć, jak przechodzi chyba bloat mode, nie jestem pewien. Bloat mode, na czym polega tak przy okazji?
z grid mode, na którym każda postać, która się respi, każdy przeciwnik jest bloatem, czyli może być tak ich z pięciu na przykład na może nawet więcej na jednym piętrze, jeżeli się ich nie wybija regularnie. A to trzeba pewnie jakieś mega combo trafić, żeby... Czemu ja nie używam mojego denial? To jest Biblia, ale zapominam. Będę bał się tego użyć na matce, co jeżeli to też się będzie liczyło jako Biblia i mnie trzaśnie? Nie, Biblia matkę zabija. A nie, to jest dobrze, okej, nieważne, zapomnijcie, to była moja głupota tylko... Never mind. A użyjmy tego. Aha, czyli to za każdym razem jest inny item. Więc to nie jest the nail. To jest po prostu losowy item. Czyli równie dobrze mogłem wziąć ten, który miał mniejszą ilość ładowań. Dobrze wiedzieć, na następny raz jakbym padł. Chociaż nie chciałbym paść, to jest fajne podejście i mogłoby fajnie wyjść. Złamana kość? Jakieś monety? Aha, zapomniałem, że tu i tak monety nie wypadną. Moment. Mam ski. Well. Spróbujmy. Cricket's Head tu może wypaść. Się przeliczyłem. Puf. O nie, cofnąłem się. A wiecie jaki jest plus tego? O nie, wywaliło mnie w swoje miejsce. Plus jest taki, że możemy i zebrać to wszystko prawdopodobnie i się nie załączy z powrotem ten tryb, tak? Mam rację, czy jestem w błędzie? Zobaczymy, jakoś mocno nie oberwa... Szalone to jest, absolutnie szalone. The fucking hell. Nie wiem gdzie jestem, zgubiłem orientację moją w terenie. No i chciałem go ładnie wyminąć, a to dupa. To nie tu portal niszczymy. Portal. Powiedziałem. Bomb mamy 24, rozwalmy to, zobaczymy czy coś wypadnie. Jeżeli nie, to uciekniemy od przeciwników. Czarne serce, które daje mi bombę. Bombowo. No! Worth it. Chyba. I guess. Ja już nie wiem. Tutaj jest ten pokój. Czy jeżeli coś zbiorę stąd? Nie. Świetnie. Puf. Mamy 28 bomb, 2 coiny, 23 klucze. No, chyba się coiny zaraz naprawią. Tak patrzę. Nagle kamienie z X-em 0 totalne. High Priestess, Mother is watching you. Pewnie karty też są losowe, ale wezmę High Priestess. For fuck's sake, zobaczymy co to jest. Tu na lewo był sklep. A tutaj co może być? Liczyłem na jakiś item. Tak szczerze mówiąc, liczyłem na jakiś fajny item. Bo mogą stąd wypaść fajne itemy. Steven Damage Up chociażby. Cricket's Head też może wypaść ze skrzynek. Chyba to jest... Nie, to nie jest jedyne miejsce, gdzie można go dostać. A, nieważne, nieważne. Błędy przeszłości. Portale zniszczyć, a potem ich. Ludowicze Technik mnie tutaj ratuje. Totalnie. Ty kupo gówna, jakim cudem? Ale bullshit. O nie, ten pokój to jest bullshit. Padnij szybko, zanim on mnie dostrzeże, dzięki. Jak? Fuck, jak teraz? Jak fuck? Jak teraz znaleźć boss room? Jeszcze treasure room znaleźliśmy, jeszcze go nie było, okej, dobrze wiedzieć.
Zatem chodź, przybądź, pokaż mi, kotku, co masz w środku. Bierzemy losową rzecz monstro stów. A jeżeli... nie. Reroll! To nie będzie to. Damage up! Dobrze! To było dobre. Żeby przekminić, że zła rzecz będzie dobrą. To pewnie jest bardzo losowe, ale... zaryzykowałem. Dwa klucze, mam masę złotych serc. What the fuck? Nadrobi mi się, jak będę zdychał, to będą wypadać ze mnie monety. A następnie z tych monet wypadną mi pewnie serca, więc... teoretycznie tylko jestem niezniszczalny na chwilę obecną w grze? Czy niezniszczalny to jest grubo powiedziane, tak? Ale miałem na myśli bardziej coś w deseń... jestem mega silny i ciężko będzie mi zginąć? Judgment, nie używam tych kart. Nie, pierdziele te... Biblia teraz właściwie... Co? O, gdzie ja stanąłem? Okej, jak najmniej uszkodzeń. Powiedział, co wiedział, kuźwa. Dead bird, you feel cozy. No dobrze, no. Dead bird, you feel cozy, co? Itemy za dwa mogą być brimstone'em. To mnie bardzo kusi. Mam sna... o nie. Kurwa. Z ciekawości. Spirit of the night. Czyli to też nie był brimstone. Ale Mom's Knife to nie jest coś, czego chciałem, bo chociaż to może teraz bić masakryczne ilości. Ale on fajnie pływa, ten noż, tak płynnie. Ale... boję się, że będzie mi go ciężej dostrzec. Cóż, zobaczymy. No nie mamy innego wyboru, zobaczymy, co się stanie. Jesus. Necropolis 2. Aha, przyzwyczajenie. Guppy Scholar, Eternal Life. Całkiem spoko. Cholera, no... Co? Co? Ciężko się tym jednak steruje. Turbo ciężko, ale widzicie, za każdym razem te serca mnie dalej te monety znowu mnie leczą. Leczo! Arcade chyba się nie chce bawić, ale te dwie monety mogę zebrać. Czemu by nie? Więc teraz... którędy do bossa? Shit. Shit. Tu przejdziemy sobie, zobaczymy, co to będzie. Więc bateria działa jako bateria, normalnie. Albo to był po prostu czysty fart. Nie, proszę pana, dziękujemy. Przejście do The Womb. Mamy pokonać serce matki. Feels like I'm walking on sunshine, co? Co to jest? Pomińmy walkę z matką, możemy stracić wiele serc. Bo mogliśmy popłynąć David Room tak dalej, ale zróbmy po prostu challenge, bo obawiam się The Womb. Mam dużo serc i obawiam się, że na The Womb mogę je stracić, bo The Womb jest najgorszym piętrem jak dla mnie. To jest totalny terror, totalna masakra. Nazwijcie to jak chcecie. Jest okropny. Troszeczkę powolny jest ten nożyk. Matkę będzie długo bił prawdopodobnie, ale... damy radę. My nie damy rady. Damy radę. Ciach, ciach nożykiem. Może zanim ich więcej wytworzysz, to tak cię dobije. O.
To tak by było sensownie, zamiast latać za tymi kubkami co chwilę. Tym nożykiem się ciężko trafia. Ciach, 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 ciach! Tu może być secret room. Jest! Niektóre pokoje wyglądają jakby były secret roomem, więc tak jakoś mi się naturalnie bomb bag. Soul Hearta nie mogę wziąć. Nie mam pojęcia, co mi to daje. Szalone, absolutnie szalone. Ciśnijmy dalej. O nie. Uff, to było dobrze przemyślane, I guess. Mamy wszystkie serca złote. I ja ślepy zaułek, teraz zauważyłem. Czyli pójdźmy na przykład w prawo. Interesujące. Jak to działa wszystko? Co jest gra... Ty próbujesz naprawdę ogarnąć, ale kamień z X-em, nie będzie serca, prawda? A nie, normalnie działa, nie skrzynka. No tak, teraz to nie ma znaczenia, co jest sercem, a co nie, więc w sumie... Patrzcie, próbowałem odgadnąć, jak mógłby April Fool's Joke działać w tej grze. Trafiłem tylko to z itemami, że będzie jakiś tęgi shit. A reszta mnie totalnie zaskoczyła, nieźle to wykombinowali, że właściwie nie jest przewidywalne. Wej! Jakim cudem to padło, no ale okej. Teraz tym nożykiem to powoli wszystko wybijać. Ciach, 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 step, step. A boss room, mogę już? Proszę, bardzo grzecznie proszę. O nie. O nie, 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 nie. Nie, nie, sorry, ale nie. Infamy damage reduction, range up. Nie wiem, czy range tutaj cokolwiek daje. Karta Judgment. Wątpię, żeby karta Judgment była tak naprawdę kartą Judgment. Prawdopodobnie jakiś inny tangy shit. I ta masa serc cały czas. Co jest grane? God fucking damn it. Thank. O, sakiewka. Trzeba się rozglądać samemu, bo na mapie już nie jest pokazane, czy jest tutaj boss room, czy nie. A mógłby być. Kurczę, shot speed by się przydał, ale nie będę już narzekał. Już dobiję to tak. Chociaż nie, 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 bo to wybuchnie. A, no. Mądry Eleven jest mądry. Czasami się zdarza, nie? Czasami. Wiecie? O, fucking hell. A chciałem już otwierać sobie drzwi. Nieważne. Co jest grane? Co się dzieje? Co się dzieje? Nie mogę dogonić! Prawdopodobnie tędy nie będę musiał się już bić. Jest boss room. Yeah! Ale to jest dopiero... To jest dopiero pierwszy womb. So... Jeszcze drugi mamy do pokonania. I serce matki. Ej, secret roomu nie ma. A no tak, serce matki, czekajcie. Serce matki. Czy aby na pewno serce matki? Mucha go dojedzie? O nie, uciekł. A, troszeczkę dojechała jednak. Ty ciuśko, troszeczkę dojechała. Box, staw. Gee, thanks. Tutaj byliśmy, podążaliśmy tą drogą, czyli możliwe, że teraz wiem, gdzie jest. Fuck, muszę się odnaleźć. Tak, tędy szliśmy, dobrze. Jesus fucking Christ, myślałem, że się zgubiłem już. A to by było bardzo prawdopodobne, żebym się zgubił. Serio? No i znowu ten pokój. Dobrze, że on 42 bomby. Nie wiem skąd. I nie byłem w Devil Roomie. Fucking perfect. Nieważne.
Ale mógł być Brimstone. Mogłoby być śmiesznie, ciekawie, ekscytująco, zajebiście. Mogłoby być, ale nie było, bo to są odcinki u mnie, a nie u Wiśni! Prawda? Prawda. Klasyk, standard, wojdy, jak wiecie co, nie będziemy tędy wracać, więc po prostu się stąd wyautuję, nawet jeżeli dostanę obrażenia, bo jakoś mnie to mało interesuje. Więcej wojdów. Nie, próbowałem być mądry i cwany, rozwalić portal Big Fuck Protektorem, ale... chyba po prostu też się stąd wyautuję najzwyczajniej, bo mi po prostu się nie podoba środowisko, w jakim teraz się obracam. Look up! Look up! O nie, bomba! Kurde, przecież ona miała w pomiędzy kamieni wypaść chyba. Jesus fucking... Boom! Dobijemy was już standardowo, jeden pokój, bo tutaj możemy się chcieć wracać, a nie chcę z wami mieć do czynienia znowu i tak beznadziejnie tracić serca. Slice! Jest, dobra. The Fool. No, padnijcie. Nie chce mi się ich wybijać. Typowo mi się nie chce. Już wiem, że wygram, więc jestem zbyt leniwy i mi się nie chce ich wybijać, ale... A może to nie jest do serca matki, tylko challenge? Może ten challenge prowadzi dalej? Co jeżeli ten challenge to nie jest zwykły challenge? Co jeżeli ten challenge to challenge? To jest coś innego. Coś więcej. Kem. Oh shit, titi. Ciap. Genialne to jest zarazem, ale i głupie. Ale fajnie trafić Ludowicza Technik. Lubię ten item, jak się do niego przyzwyczaję, ale... fajnie jest go w końcu trafić, tak po prostu sobie. I się nim pobawić troszeczkę. Jest i boss room, także nasze ostateczne drzwi, prawdopodobnie, o ile gra nie robi nas w Dingi Donga. Heavy Dronga, cokolwiek. Używamy Biblii, cokolwiek to będzie? Używamy. To jest właściwie Biblia. No nie, daje jakieś losowe efekty po znaku Biblii. Czyli za sercem matki, zamiast serca matki też jest bloat. Też jest bloat. I mamy trophy, czy to jest koniec? Pyromania, chciałoby się, co, ale Small Rock. Czy to jest koniec? Jest koniec! Maggie now holds a pill, czyli Magdalena teraz będzie startowała z pigułką. Interesujące. Ciekawe z jaką? To będzie losowa pigułka, czy... a pill? Okej. Także to było na tyle na dzisiejszy odcinek Debanikować za Afterbirth Plus. Zostały nam 3 challenge i będziemy musieli się zabrać za odblokowywanie staffu Apollyonem i resztą postaci, I guess. Myślę, że w 100% tej gry chyba nigdy nie ukończę, ale cóż, będę próbował, będę się starał. Może kiedyś nadejdzie ten dzień, gdy Eleven odblokuje wszystko w The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Tymczasem to był ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie się, do zobaczenia następnych. Na razie.